Cześć, pozwoliłem sobie nagrać jeszcze jeden wstęp przed testem Piotra. Dziękuję oczywiście Piotrowi za kolejny nadesłany film, ale chciałbym powiedzieć, że jestem pełen wdzięczności dla wszystkich autorów wszystkich filmów nadesłanych w ramach cyklu Wasze Auta na kanał Zachar Off. A dla Piotra akurat postanowiłem nagrać wstęp, właściwie to już drugi wstęp, z uwagi na to, że Piotr jest bardziej znanym ode mnie motoryzacyjnym youtuberem, więc wydawało mi się to słuszne. W każdym razie za chwilę zobaczycie jego test Cougara, jego Cougara, a ja z kolei test testowałem kilka miesięcy temu Cougara o 3 lata starszego, inną generację, i ten mój test znajdziecie na kanale autocentrum.pl, więc jeśli chcecie, porównacie. Miłego oglądania. Witam Was serdecznie, zachęcony miłym przyjęciem na kanale Zachar Off i w portalu autocentrum.pl chciałem Wam przedstawić kolejny samochód w moim garażu. Jest to Mercury Cougar z 72 roku. Jest to samochód w oryginalnym stanie, nie jest to samochód odnawiany. Samochód, który ma tylko około 140 tysięcy km przebiegu. Jest w ogóle niezniszczony, jest wszystko tutaj jest jak w nowym samochodzie. Poprzedni właściciel bardzo o niego dbał, siedzenia niezniszczone. W ogóle samochód ma niesamowitą proporcję, znaczy ma bardzo długą maskę, bardzo mały w środku i niezbyt wielki bagażnik, ale właśnie te proporcje są niesamowite w tym samochodzie. Cougar jest mniej więcej wielkości Mercedesa S-klasy W126 czy W220 albo wielkości siódemki BMW E38, jeśli chodzi o długość. Jeśli chodzi o szerokość, jest od nich szerszy 5 do 10 cm i równocześnie jest niższy o 15 cm. Jest to naprawdę niski samochód, ma 129 cm wysokości, więc wiem, ja nie jestem Zacharem, nie mam 2 metry wzrostu, mam 1,75 m wzrostu, a widzicie, jaki ten samochód jest niski. Naprawdę, naprawdę sylwetka, proporcje tego auta są wspaniałe. Jest to koła tego samochodu, warto zwrócić uwagę na ten szczegół tutaj. To są dość typowe koła z tego okresu. W wielu samochodach z późnych lat 60., z początku lat 70. można ten wzór kół znaleźć, zobaczyć. To są koła stalowe koła tłoczone. Tu nie ma ani żadnych nakładek, ani plastików. To jest po prostu blacha stalowa pomalowana w taki sposób. Jedynie to kółeczko w środku jest nakładką plastikową, sam ten pierwszy. Silnik oczywiście V8, 270 koni, tak zwany Cobra Jet. Najlepszy silnik, jaki był w 72 oferowaniu. Samochód nie jest ciężki, samochód waży około 1600 kg. Waży tyle samo co BMW 328 i ma mniej więcej podobną moc. Także osiągi tego samochodu są zadowalające. On powinien mieć w granicach 7 sekund setkę, mimo tego, że to jest tylko trzybiegowa automatyczna skrzynia biegów. Dość archaiczne rozwiązanie, nie pozwalające wykorzystać w pełni. Słyszeliście już, jak BMW M3 pracuje, ale posłuchajcie, jak bulgocze prawdziwy amerykański V8 silnik. I przy okazji zobaczcie na migacze tego samochodu. On ma sekwencyjne migacze. Mercury Cougar pierwszej generacji to był pierwszy samochód, który tego typu migacze miał. Potem właśnie Cougar drugiej generacji i teraz Ford Mustang w Stanach już też od dwóch generacji ma sekwencyjne migacze. Audi w Europie nie wymyśliło tego, po prostu naśladują to, co my już tu w Ameryce od kilkudziesięciu lat mamy. Samochód
samochód oczywiście nie ma ramki w oknach i jeżeli się opuści szyby, to też te okna bardzo ładnie opuszczeniu wyglądają. Opuszczeniu okien właśnie mamy jedno piękne, duże otwarcie. Nic tutaj nie psuje wyglądu pięknej sylwetki tego samochodu. Właśnie, auto wielkości samochodów Mercedesa S-klasy czy BMW 7. A ile miejsca w środku? Fotel jest odsunięty maksymalnie do końca. Dalej się go nie da odsunąć. I to jest takie położenie, które mnie pasuje. Z tyłu, proszę Państwa, to ja ani nie mam gdzie nóg dać, ani nie mam gdzie kolan dać. No jak się wcisnę dobrze w fotel, to wtedy mogę nogi jakoś w miarę zmieścić. Aczkolwiek no, muszę podciągać stopy pod siebie. Nad głową miejsca nie mam w ogóle, bo dotykam głową sufitu, więc no, Zachar by się tu nie zmieścił. Trzecia osoba też się nie zmieści, bo tu jest wysoki tunel w środku. Więc no, w środku to tu jest tyle miejsca, co w moim Fiacie, prawdę mówię. Mimo, że to jest takie duże auto na zewnątrz. Przy okazji pokażę Wam pasy bezpieczeństwa. No, z tyłu są oczywiście tylko biodrowe. Z przodu są... W zasadzie są ramieniowo-biodrowe, aczkolwiek też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ pasy bezpieczeństwa z przodu mamy tutaj pasek. Jesteśmy zapięci. Jest to tylko pas biodrowy, ale widzicie, że tu w klamrze pasa jest ciekawe wycięcie. I teraz można sobie zdjąć z góry resztę tego pasa i resztę tego pasa zapiąć w ten otwór. W ten sposób jesteśmy przypięci pasem ramieniowo-biodrowym, jeżeli mamy na to ochotę. Wspominałem już poprzednio o tej rejestracji. Jest to rejestracja z roku produkcji samochodu. Prawdziwa rejestracja jest w bagażniku tego samochodu. To nie musi być w bagażniku, może być pod siedzeniem schowana albo gdziekolwiek. Ważne, żeby ta rejestracja gdzieś była i tą rejestrację muszę pokazać każdemu, kto mnie o to poprosi. Nie musi być to policjant, może być to każda zwykła cywilna osoba, bo po prostu muszę mieć prawdziwą tabliczkę rejestracyjną gdzieś na samochodzie, ale nie muszę mieć jej przykręconej. Przykręcona może być tabliczka z roku produkcji samochodu, oczywiście pod warunkiem, że samochód ma 35 lat, tak prawo to mówi. Nowsze samochody muszą jeździć z prawdziwymi rejestracjami. Jest to rejestracja, odpowiednik żółtej rejestracji w Polsce. Antique auto, samochód antyczny, czyli mający co najmniej 35 lat. Dlaczego taka rejestracja? No, w Stanach Zjednoczonych to bardzo opłaca, w naszym stanie, bo to są też stanowe przepisy, które mówią, w różnych stanach mają różne ograniczenia. Ale w naszym stanie nie ma żadnych ograniczeń, natomiast korzyścią wymierną jest to, że się płaci mały podatek od takiego samochodu. My płacimy coroczny podatek od wartości samochodu. Samochód z antyczną rejestracją jest oceniany na $500 ze względów podatkowych. Znaczy po prostu ten samochód jest wart $500 dla fiskusa. To jest po prostu zrobione dlatego, że jak są kolekcjonerzy, którzy mają kilkadziesiąt samochodów, żeby nie pobankrutowali, płacąc wysokie podatki od wartości tych aut co roku, więc jeżeli ktoś ma więcej samochodów, to znaczy ma codzienny samochód do jazdy codziennej, tak jak u mnie w przypadku moim to jest to BMW M3, to moje antyki, mam jeszcze Cadillaca starego, też są właśnie zarejestrowane jako antyczne samochody i dzięki temu oszczędzam na corocznej opłacie
podatkowej. Bagażnik, jak widzicie, no dość spory, ale niezbyt głęboki i ponieważ pod bagażnikiem jest zbiornik paliwa, to nie ma miejsca na koło zapasowe, a jest tu pełnowymiarowe koło zapasowe, które zajmuje tutaj no 1/3 tego bagażnika, 1/4. Jest to chyba jeszcze oregynalna 40-paroletnia opona Firestone, sądząc po tym, jak ona wygląda. Dziś już się takich opon nie robi, więc myślę, że to jest oryginalna opona z tego auta. A zbiór, mówiąc o zbiorniku paliwa, tutaj widać rurę od tego wlewu paliwa, bo sam wlew paliwa jest schowany za rejestracją. Dość typowa rzecz w tamtych czasach, nie jest to jakieś niezwykłe umiejscowienie wlewu paliwa. W tamtych latach było to raczej standardem niż czymś niezwykłym. Kolejny klasyk, o którym opowiem, mam nadzieję, jeszcze innym razem. Ale skoro mówimy o zbiornikach paliwa, widzicie, że tutaj za rejestracją nic nie ma. Rejestrację też ma antyczną z 51 schowany roku. Schowany. Zgadnijcie gdzie. Tada! Pod tylną lampą pozycyjną mamy wlew paliwa. Biegowy automat jest no, raczej archaizmem dzisiaj. Dziś te automaty mają 6, 8, już się mówi o 10 i 11 biegowych automatach, więc tutaj jednak jest niesamowity trochę jest głośny, no ale głośny jest celowo, to nie są oryginalne tłumiki, ja założyłem głośniejsze właśnie po to, żeby denerwować sąsiadów. Ta wersja Mercurego to jest model XR7, czyli samochód lepiej w bogatszej wersji niż standardowy Mercury Kuga, dzięki czemu ma parę opcyjnych rozwiązań, na przykład ładniejsza, może nie tyle ładniejsza, co pełniejsza deska rozdzielcza. Ma między innymi tutaj amperomierz, obok mamy ciśnienie oleju, więc dwa wskaźniki, których no prawdę mówiąc mnie brakuje we współczesnych samochodach. Ja wiem, że całkiem nowe współczesne samochody mają to już komputer kontroluje, jeżeli jest jakiś problem właśnie, to się wyświetla na desce rozdzielczej. Tu nie ma żadnego komputera, więc tutaj wszystko jest po prostu w sposób mechaniczny pokazane, ale amperomierz był zawsze bardzo fajnym wskaźnikiem, bardzo przydatnym. Tutaj mamy tylko temperaturę wody plus lampka, że są drzwi niedomknięte i kontrolka migacza. Tutaj jest prędkościomierz, obrotomierz i z lewej strony paliwo i kontrolka lewego migacza. Radio średnie, długie UKF, nie ma nawet kasety ani 8-tracka. Takie rzeczy były opcjonalne. Z piskiem kopertka z przeciwnej. Widzicie, troszkę tym samochodem można się pobawić, aczkolwiek no, nie są to takie osiągi jak w M3, ale trochę radości z jazdy daj. Dlaczego się zdecydowałem na Cougara, a nie na Mustanga na przykład, czy jakiegoś Pontiaca GTO, czy Dodge'a Challengera, no z dwóch względów. Jeden wzgląd był taki finansowy po prostu, no Cougar jest
samochodem, który możemy kupić za stosunkowo nieduże pieniądze. Niektóre samochody z tamtej epoki osiągają niesamowite ceny, a niektóre są ciągle relatywnie tanie i właśnie Cougar należy do samochodów relatywnie tanich. Ciągle daje nam frajdę z jazdy, ciągle można zrobić coś takiego. Zamielić oponami przy ruszaniu, zmienić z jedynki na dwójkę z piskiem. Daje frajdę z jazdy, ma opcjonalny silnik Cobra Jet, właśnie 270 koni, a ciągle można kupić takie samochody, no ten kosztował 14 tysięcy, jest w idealnym stanie. Samochód w trochę gorszym stanie, który by nie był taki perfekcyjny, można kupić nawet poniżej 10 tysięcy dolarów, więc to nie są duże pieniądze. Co prawda Mustangi można kupić też w takich cenach. Fordy Mustangi też nie są drogie, jeżeli nie jest to jakaś wersja taka naprawdę wyjątkowa. Natomiast no, Fordy Mustangi są tu bardzo popularne, widuje się je wszędzie. Jeżeli się jedzie na jakiś zlot właścicieli klasycznych samochodów, to tych Mustangów tam jest od groma. Natomiast Cougarów jest niewiele, nie są takie popularne, więc są w miarę unikalnymi samochodami, co akurat dla mnie jest zaletą tego samochodu. Natomiast takie samochody jak Pontiac GTO czy Dodge Challenger. Dodge Challenger może kosztować, no, w zależności od wersji, może i 60, 70 i 200 tysięcy dolarów może kosztować, więc to są już olbrzymie sumy, na które no, nie każdego stać. A zwłaszcza mnie tutaj nie stać na coś takiego, stąd właśnie. Stąd właśnie mamy Mercurego, a nie Dodge Challengera. Ale jak widzicie, nawet na suchym asfalcie można mieć trochę zabawy jeżdżąc tym samochodem. No oczywiście nie tylko dlatego, że ma 270 koni, ale też dlatego, że ma tanie opony i nie ma szpery i to tylko jedno koło piszczy, no ale co z tego, zabawa jest. Tylko na koniec dwa słowa o zużyciu paliwa. No, samochód nie jest ekonomiczny, pali koło 20 litrów na 100 km. No ale tego się trzeba spodziewać po takich silnikach. To jest 5,8 litra pojemności, 4-gardzielowy gaźnik i po prostu, no, zwłaszcza jak się nie ma zbyt delikatnej nogi, to zużywa tego paliwa dość sporo. No ale małego Fiata też mam, więc jak się czuję, jak mam ochotę na oszczędzanie paliwa, to wtedy próbuję to zrobić w małym Fiacie, aczkolwiek mały Fiat według dzisiejszych standardów też nie jest najbardziej ekonomicznym samochodem. Także dobrze, że mamy tanie paliwo w Ameryce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i mam nadzieję, że będą kolejne filmy, jeżeli tylko Zachar wyrazi ochotę i będzie dalej je publikował. Dziękuję, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Zacharowi i do usłyszenia.